Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kibice RP i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, oczywiście w kolejnym filmie z menedżera skoku. Dzisiaj nadszedł czas na kolejny konkurs, na kolejny weekend z Pucharem Świata w skokach. Tym razem skoczkowie udali się do niemieckiego Willingen, czyli do, można powiedzieć, na największą skocznię z tych normalnych. No wczoraj, można powiedzieć, wszyscy wiemy, Klimek Murańka skoczył rekord tej skoczni, 153 metry, ale jeszcze do tego przejdziemy. A najpierw pokażę wam punktację z poprzedniego odcinka z zawodów z weekendu w Lahti. Zdobyłem 216 punktów łącznie z dwóch konkursów, no nie za dobrze mi to poszło. Zobaczcie sobie właśnie tu punkty. Suma punktów 2208 osiągnąłem. W pojedynkach oczywiście tutaj przegrałem. O proszę, mamy tutaj, zaakceptujemy pojedynki na ten weekend. Okej. Dobra, tutaj sobie cofniemy. Bo jak widzicie też na ostatnią chwilę, można powiedzieć, nagrywam ten odcinek, jak zwykle zresztą. No dobra. Tu tak w niedzielę punktowali zawodnicy w Lahti. Lindvik bez punktów, tutaj no bardzo źle. No i dobra, nie ma co przedłużać. Jeszcze przejdziemy do wyników kwalifikacji. No a więc tak, kwalifikację wygrał Andrzej Stękała po znakomitym skoku na odległość 152 metrów, czyli wyrównałby rekord Jana Jahonena, ale przed nim skakał Klimek Murańka, który skoczył 153 metry i ustanowił nowy rekord w skoczni. Klimek miał tam trochę warunki lepsze i skakał z wyższej belki, więc dopiero piąty, można powiedzieć. No ale Polacy tutaj kapitalnie się spisali. Stękała pierwszy i tym samym prowadzi w tym cyklu turnieju Willingen Six, czyli właśnie liczą się tam skoki 4 konkursowe plus 2 serie kwalifikacyjne. No i dalej właśnie Klimek piąty, Żyła szósty, siódmy Kubacki, jeszcze tutaj dobrze z zagranicznych skoczków Granerut, Markus, Tande. No na szybko, bo tutaj chce się wyrobić 129, bo chce się wyrobić, żeby zaakceptować mój skład na Willingen. Trochę jak zwykle spóźniłem się z nagrywaniem. No i dobra, przechodzimy do transferów na weekend w Willingen. I tak się zastanawiam, czy nie użyć tutaj dzikiej karty, ponieważ już jesteśmy za półmetkiem sezonu. No ale myślę, że kurde, no nie wiem. Dobra, użyjmy tej dzikiej karty. Raz się żyje. Okej, użyliśmy dzikiej karty. Możemy nielimitowane transfery zrobić. A więc tak. Kubackiego sobie odrzucimy, ponieważ nie spisuje się aż tak rewelacyjnie, chociaż był w kwalifikacjach wysoko. Damy sobie Andrzeja Stękałę. Stocha może zostawimy, chociaż ja bym wolał Piotrka Żyłę. Nie wiem czemu. Zaraz zobaczymy, ile Piotr kosztuje. 3,5. Dobra, dajemy Piotrka. Zobaczymy po prostu, czy te zmiany przyniosą dobry efekt. Z Niemców byśmy sobie dali Geigera za może za Lindvika. Znaczy Markusa, nie za Lindvichlera, dokładnie. I jeszcze tutaj za Laniszka może Tande, bo nieźle się spisuje. Daniel Andrze Tande. I kogo tu jeszcze możemy dać? Możemy dać jeszcze... Ile mamy budżetu? Mamy jeszcze dużo wolnego, że możemy jeszcze Daniela Hubera wymienić i dać sobie właśnie Stefana Krafta, o którym zapomniałem w poprzednim odcinku zresztą. No i chyba fajnie będzie skład wyglądał. Jeszcze możemy w sumie Mackenzie'ego, ale już w sumie dobra, tak zostawiamy, bo tutaj czas nagli, a więc dużo dzisiaj transfery takie. Bo musimy tutaj zapisać skład. A już czas się kończy, bo 15 minut przed konkursem można zapisać. Okej, a więc został skład zapisany. Teraz wybieramy tylko podium, a więc damy sobie... No myślę, damy sobie takie podium. Stękała, Heisenbichler, Granerut. Zapiszemy. Okej, zapisało.
No i ja dziękuję Wam za oglądanie moich filmów z menedżera. Widzę, że Wam dosyć przypadły do gustu. Są niezłe, jest niezła oglądalność tych filmów. No i dziękuję, można powiedzieć, za 50 subskrypcji na moim kanale, długo wyczekiwane. Teraz jeden sub spadł, ale no jest 49. Także możecie dobić tego subika, kto tam jeszcze nie zostawił. No i ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego weekendu i trzymajcie się. Cześć.